Cześć kochani, witam Was w dzisiejszym odcinku, który będzie trzecim room tourem widzów. Jest to pierwszy odcinek, w którym będzie nietypowe zwierzę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja byłam zaskoczona tym room tourem. Myślę, że Wy również będziecie zaskoczeni. Ale mam też kilka innych zwierzątek i będę je pokazywać w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, że ciągle możecie mi wysyłać Wasze filmy na maila lub link do filmiku niepublicznego również na maila. Chcę, żeby to było wysyłane na moją skrzynkę, żeby to wszystko było w jednym miejscu, także pamiętajcie o tym. No a teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do oglądania. Cześć! Chciałabym w tym filmiku pokazać, jak wygląda room tour mojego pająka. Pająka mam od niedawna, w zasadzie żywi się tym, co sobie tutaj upoluje. Czasem jakieś muchy, ale mam założoną siatkę, więc za dużo tych much mu tam nie wpada. Ciężko powiedzieć mi, od kiedy z nami mieszka, bo no w sumie dopiero niedawno go zauważyłam, ale jeszcze od tej pory nie sprzątałam, dlatego go nie wciągnęłam odkurzaczem. Mój pająk nazywa się Stefan. Moim zdaniem jest to wyjątkowy pająk, ma bardzo długie nogi. Nie jedna osoba by chciała mieć takie długie nogi jak ten pająk. I ogólnie ma taką fajną, dość szpiczastą główkę, co można widzieć na tym filmiku. Mieszka tutaj sobie u nas właśnie w kuchni, można by powiedzieć w rogu, ale nie do końca, bo do rogu ma jeszcze kawałek. Ale sobie właśnie chętnie podróżuje, kiedy ma ochotę, schodzi sobie w dół, w górę. No i tak, co ja bym jeszcze mogła powiedzieć? Bardzo lubię moje zwierzątko i mam nadzieję, że pokażesz ten room tour mojego pająka na swoim kanale na YouTube. Szkoda, że nie możemy się trochę wypromować i podać naszego, w sumie, naszej nazwy i no, więc ludzi do nas nie może dotrzeć, ale nie jest to takie istotne. Uważam, że ze Stefanem zabłyśniemy i niedługo będziemy naprawdę bardzo popularni w internecie. Także, no cóż, to by było na tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeszcze raz zbliżenie na Stefana. No czyż nie jest piękny? I do usłyszenia. Stefan, podbiłeś moje serce i ta narracja twojej ukochanej opiekunki, która po prostu widać, że wyłożyła ci serce na dłoni, żebyś to miał jak najlepiej, to jest po prostu no dla wielbiciela zwierząt takiego jak ja, to jest niesamowity widok, że można taką relację zbudować z takim stawonogiem, niby przeciętny pająk, niby wygląda jak każdy inny, a jednak ta miłość, którą darzycie siebie nawzajem, bo widać, że Stefan też nie jest ci dłużny, że reaguje na imię, że jest nawet bardziej aktywny niż taki przeciętny pająk, do którego się nic nie mówi, a ty do niego mówisz, więc on jest taki podniecony tym wszystkim. Jestem zachwycona, że można taką właśnie więź zbudować i że Stefan ma takie cudowne warunki. No kto by nie chciał mieć całego pokoju dla siebie, ta ściana dla siebie, tu może sobie zrobić jakąś piękną mozaikę z pajęczyny. Tutaj w drugim kącie może sobie urządzić jadalnię, zdobywać muszki, komary, czy cokolwiek innego. No wiem, że no nie ma najlepiej z jedzeniem przez te właśnie siatki w oknach, no ale no nie zawsze się da być najlepszym właścicielem w każdej dziedzinie. Czasem jakieś wady się przydają, no żeby też zwierzak nie myślał, że ma nie wiadomo, wiesz, żeby go nie rozpieszczać, nie wiadomo jak później pomyśli, że o, jestem niezależnym pająkiem, pójdę w świat. No ale dobrze, że masz jednak taką kontrolę nad tym Stefanem i ograniczasz się tylko do jednego pokoju. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, w jaki sposób przygotowałaś room tour twojego Stefana. Cieszę się, że go jeszcze nie wcisnęłaś w odkurzacz, że go nie wciągnęłaś. Możesz ewentualnie właśnie popracować nad dostępem do pokarmu, no jakimś tam specem od pająków nie jestem, ale wierzę, że jako taka dobra opiekunka zrobisz wszystko, żeby no Stefanek miał jak najlepiej, żeby żył jak najdłużej. No i co mogę ci powiedzieć? Wszystkiego dobrego w waszej relacji, żyjcie sobie długo i szczęśliwie i pozdrawiamy was serdecznie.
ten room tour podbił moje serce tak mocno, że wygrywasz na razie po prostu wszelkie kategorie za je pod względem po prostu pokoju dla królików. Serio, strasznie ci zazdroszczę, jest to przepięknie urządzone i kolorystycznie, i czysto, i te zabawki różnego rodzaju. Fajnie, że te króliczki, które do ciebie dotarły, które nie miały za ciekawej przeszłości, mają teraz taki raj. Myślę, że naprawdę nie mogłoby mieć lepiej. Wszystko jest po prostu tak piękne, że mogłabyś występować z tym pokojem króliczym w katalogu, a jeszcze jak ten balkon im przygotujesz, tak jak pisałaś mi w mailu, no to kurde, szczerze, nie jest tylko po reinkarnacji budzić się jako twój królik, serio, chętnie bym tam skorzystała, chociaż jeden dzień się pobawiła, jak gdybym była królikiem. Naprawdę, dobrze, że moje króliki nie oglądają moich odcinków na YouTubie, bo pewnie by miały wielki żal do mnie, że im takiego czegoś nie mogę sprawić. No ale niestety, no nie mam takiego pokoju. No cóż, mogę powiedzieć, wszystko jest po prostu na mega wysokim poziomie i to, co poukładałaś, to jedzonko tak ładnie podpisane i te zabawki właśnie i ta budka, ta skrzynia z Ikei wycięta, fajnie, czyściutko, serio, rewelacja i mam nadzieję, że wiele osób zainspirujesz, bo to, jak wygląda twój pokój, powinno być właśnie inspiracją dla innych, bo na przykład wiele osób nie wie, jak zagospodarować, a twój pokój przedstawia to wszystko, że można zrobić to fajnie, można to zrobić właśnie tak estetycznie, chociaż dla takich zwierzaków, które niszczą, ale wciąż może wyglądać to pięknie. Serio, jestem zachwycona i ciężko będzie cię przebić, naprawdę. Oby więcej takich pokoi, ale wysoko postawiłaś poprzeczkę. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej, jestem Ola, mam 13 lat i to jest mój królik, Calinka. Jest ona karzełkiem. Tak, ma niebieskie piękne oczki, ale dzisiaj o jej wystroju mieszkania. Tak więc tak, to jest jej klatka. Klatka jest trochę za mała, ponieważ ma 80 cm. A jak mówiłam, Celinka jest karzełkiem. I ta klatka jest jeszcze mała, bo mam ją po świnkach morskich, bo kiedyś miałam świnki morskie. I tak. Klatka już niedługo będę zamawiała trochę większą, bo chyba 120 cm, ale nie wiem, może jeszcze zamówię kojec, bo to jeszcze do ustalenia. I tak, klatka to jest Ferplast, jakby ktoś chciał wiedzieć. Tam z tyłu mam naklejkę mam od Rusonu, dlatego że nam się nie podobała z siostrą. Bo tak, królik jest mój i mojej siostry, Agaty, i tak, ona jest takim jakby jej pełnoprawnym opiekunem, ponieważ ona jest już pełnoletnia, a ja jeszcze nie. I tak, tutaj jest poidełko jest Strixie, następnie jest jej leżaczek, potem jest jej miseczka, tam jest kula smakula, tutaj akurat Celinka wcina sobie z ham steak taki patyczek w smakołykach. Następnie tam jest kuweta, nic nowego. Do tego jest sianko. Sianko mamy swoje, ponieważ mieszkam na wsi, a tutaj mam duży dostęp do siana. Próbowałam już różne, ale akurat nasze je najchętniej. I tutaj mam jeszcze małą miseczkę Strixie, tamta miseczka też jest Strixie. I tutaj jest granulat z Bedher Natur Junior. I tam mam babkę lancetowatą samą akurat dzisiaj, bo urozmaicam codziennie Celince jakieś nowe ziółka i w ogóle. I przepraszam za ten brud, ale jeszcze przed chwilą było czysto, ale Celinka się dobrała do jedzenia. I tak na razie Celinkę zamknę, bo muszę pokazać, co jest tutaj. Tutaj jest taki mały kącik z jej jedzeniem. Tak, Celinka. I tutaj mam babkę lancetowatą na przykład, którą teraz właśnie wcina. Babka lancetowata to jest Steve, jak już chyba mówiłam.
Tu mam liść truskawki, maliny i porzeczki, suszoną pietruszkę, chyba tak. Tutaj mam siemię liniane, jakieś różne witaminy. Tam jest ziółka jakieś podstawowe, jakieś buraczki suszone, jakieś gruszki, chipsy, takie właśnie rzeczy. I mam tego trochę mało, bo jak mówiłam, królika mam też od niedawna i będę wszystko stopniowo zbierać, bo co jakiś czas robię zamówienia na Hipciu. I tak, to są jej prawie wszystkie jedzenie, ale na razie mi to starcza, bo jest to naprawdę mały zasób rzeczy, ale mi to starcza i niedługo będę robiła może kolejne zamówienie. I tak, pokażę jeszcze parę rzeczy Celinki, bo Celinka ma parę swoich jeszcze rzeczy. Ogólnie Celinka chodzi sobie po całym domu. O, jak widzicie, już kładkę umie otwierać. Proszę, Celinko. Tak, Celinka sobie może chodzić po całym domu, bo mamy zawsze otwarte drzwi i ona sobie właśnie chodzi po całym domu, chodzi po schodach, w ogóle wszystko. I tak, pokażę jeszcze za chwilkę parę jej rzeczy. Tutaj jeszcze mam transporter. Transporter zawsze mamy przy sobie. I jest trochę mały, bo jest jeszcze po świnkach, ale naprawdę ja dopiero poznaję tego królika. Byliśmy parę razy u weterynarza, potem robiliśmy książeczki, zdrowie i takie właśnie rzeczy. I tak, transporter to jest taki mały, on jest chyba z Hipcia, taki niebieski. I zakupię chyba jeszcze jeden, tylko że większy, taki jak dla kotów, czy też dla dużych królików, bo to jest taki malutki, otwierany od góry. No, bo ja go też mam po świnkach i po chomiku moim, bo miałam i to, i to. I pokażę teraz jeszcze jedno miejsce Celinki, w którym trzymam dla niej jedzonko, bo jeszcze parę tych miejsc jest. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie tego filmika. Ten room tour bardzo mi się podobał. Bardzo lubię, kiedy przysyłacie mi warunki, w których tak naprawdę nie można się za dużo przyczepić. Zwłaszcza gdy słyszę, że mówisz, że wiesz o tym, że klatka ma być większa i rozważasz 120 lub kojec, no to serio, nic tak naprawdę nie mogę dodać, bo ty po prostu wiesz, jakie są dobre warunki i tak naprawdę nikt ci tego nie musi mówić, bo ty masz tą wiedzę i wiesz, jak działać, żeby twojemu króliczkowi było lepiej. Rozumiem, że tam aktualnie masz klatkę po świnkach, no nie każdy od razu kupuje całą wyprawkę. Fajnie, że króliczek może sobie dużo pobiegać i że ma właśnie takie bardzo dobre warunki. Sianko z własnego pola czy od sąsiada z pola to jest po prostu rewelacja, więc ja się wcale nie dziwię, że twój królik ma wywalone na to sianko ze sklepu, bo kiedy moje poznały smak wiejskiego sianka, czasem świeżutkiego, no to tak szczerze, te sklepowe mogły się po prostu schować, nawet najlepsze, najbardziej polecane siano często nie było w stanie konkurować z tym właśnie naszym, więc doskonale rozumiem twojego królika i po prostu masz tą wygodę, że masz też to sianko sprawdzone, z dobrego źródła i przede wszystkim za darmo, więc może go jeść ile tam chce. Jestem w ogóle w szoku, że twój królik ma miskę z ziołami jeszcze i nie zjadł w sekundę i tak samo miskę z granulatem. Bo ja jak wstawiam miskę, to one po prostu je zrzucają, się zjadają i zaraz tego nie ma. Twój tak spokojnie sobie je. No, powiem ci, że fajnie, że nie jest taki rzucający się na żarcie. Tylko zastanawiała mnie jedna rzecz, że tego granulatu było tak bardzo dużo. Nie wiem, albo nie wyłapałam, albo nie mówiłaś, w jakim wieku jest twój króliczek, ale ja nigdy nie dawałam tak dużo granulatu, aktualnie daje znacznie mniej. Nie wiem, czy to wasze zalecenie od weterynarza, jeżeli tak, no to nie będę tego oczywiście podważać, ale jeżeli po prostu tak myślicie, że trzeba dawać tak dużo, to warto też zmniejszyć troszeczkę ilość granulatu, bo to ma być jedynie jakiś niewielki dodatek, na przykład kilka granulek w tym wypadku, bo te granulki są bardzo bogate.
na przykład z 5-6, tak mniej więcej łyżkę stołową, myślę, że będzie w porządku, ale też zależy właśnie tego, ile, w jakim wieku jest twój króliczek, więc możesz po prostu napisać komentarz pod filmem, jakby z tymi szczegółami i coś tam więcej będę mogła o tym powiedzieć, bo na ten moment, no wiadomo, jak jest młody, to może już troszeczkę więcej, ale już jak jest starszy, to można ograniczyć spokojnie granulat do znacznie mniejszych ilości. Room tour mi się bardzo podobał. Podoba mi się to, że jesteś tak młodą osobą i masz tak dużą wiedzę, tak ładnie mówisz płynnie o tym swoim zwierzaku. Co prawda wiem, że musisz się nim dzielić z siostrą, ale wiesz, ja też miałam niedawno, no parę lat temu, 18 lat i uwierz mi, że nie wtedy wcale nie były mi w głowie zwierzaki, więc myślę, że teraz też masz ten komfort, bo przeważnie w tym wieku to bardziej znajomi, jakieś imprezy czy coś, czy właśnie matura zaraz. Więc masz to szczęście, że teraz pewnie króliczek jest bardziej twój niż siostry, ale fajnie, że właśnie się z nim dzielicie i potraficie się dogadać. Naprawdę, bardzo mi się podobało i jak dla mnie, to tutaj nie ma się do czego przyczepić. Cześć, to jest mój królik Pusia i ogólnie teraz jest ziółka. Tutaj mam butelkę z wodą, którą zaraz muszę dodać. Twój room tour wiem, że był niepełny, ale pisałam dwa maile z prośbą o to, żeby dostać właśnie drugą część tego room touru. Niestety nie dostałam, a że pewnie jesteś moim widzem i jakoś trafisz na ten filmik, to pomyślałam, że właśnie udzielę ci rad, ponieważ właśnie tutaj jest co do zmiany. No wiadomo, króliczek nie masz tak źle. Nie widziałam, żeby ta klatka była strasznie mała, co prawda wygląda na 80, 70, nie potrafię ocenić, bo nie widziałam całej, a też nie mam linijki w oczach, więc jeżeli jest większa, to proszę sprostuj, ale no nie wygląda mi to na setkę, więc po pierwsze warto byłoby pomyśleć o tym, żeby tą klatkę trochę powiększyć, po drugie zdecydowanie lepiej sprawdza się siano w paśniku, bo kiedy króliczek sobie potem chodzi, to na to sika, roi bobki, no jak to zje, to może się skończyć nieprzyjemnościami właśnie zdrowotnymi. Także naprawdę, możesz zrobić paśnik, nawet jeżeli nie masz z poszewki, to się robi 5 minut, poszewkę każdy ma w domu jakąś lepszą, gorszą, ale ma. Dla królika spokojnie można wybrać tą gorszą. I wtedy właśnie możesz zrobić paśnik. Na moim kanale jest ten filmik. Ja go wrzucę w linku pod tym filmem, żebyś nie musiała, no żeby nie trzeba było szukać. Co jeszcze? Tam widziałam, że to poidełko jest troszeczkę takie zielone. Myślę, że musisz albo je porządnie wyczyścić, albo po prostu zmienić na nowe. No niestety poidełka mają to do siebie, że nie ma tak dobrego dostępu tam, żeby wyczyścić te zakamarki. No tam już się rozwijają glony, jakieś bakterie. I to też niekoniecznie musi posłużyć dobrze królikowi. Najwygodniejsze chyba są miski, ale no też dużo królików brudzi, więc wtedy trzeba tą wodę często zmieniać, a nie każdy ma taką możliwość, żeby co chwilę wymieniać. Więc myślę, że jeżeli dasz sianko do paśnika, poprawisz czystość tego poidełka, nie wiem też jak żywisz, no bo nie dostałam tej drugiej części, możesz ją spokojnie dosłać, to ja to w kolejnym filmiku po prostu poprawimy i wstawimy całość, ewentualnie zrobisz nowy room tour i też go wstawię, to nie będzie problemu, bo tutaj też naprawdę za mało danych mam, że tak powiem. No ale jak zmienisz to, co ci powiedziałam, czyli klateczkę, paśnik i poidło, to na pewno już będzie duża poprawa, jeżeli chodzi o komfort życia twojego królika. Dziękuję bardzo za wysłanie room touru i pozdrawiam. Cześć, uszatkowe rady. Mam na imię Julka, to jest mój królik Ruby, którego właśnie teraz widać. I to jest room tour do twojego odcinka. Dzisiaj właśnie na początek pokażę kojec, który jest na dworzu, a potem przejdziemy sobie do mojego pokoju, gdzie mam taką jego klatkę. Zaczynając od samego kojca, zrobiony został dosłownie 4 godziny temu, skończyłam go robić, zaczęłam go robić już wczoraj, ale jest to po prostu zwykła kratka taka z Obi. I przepraszam za szczekające w tle psy, jeśli to w ogóle słychać. Ale to jest zwykła kratka z Obi. Metalowa. Tutaj na dole jest taka mocna plastikowa krata. Mocna plastikowa, żeby po prostu królik się nie mógł przekopać. Teraz królik się trochę przestraszył, bo samolot leci. Oprócz tego, że tu jest taka krata właśnie mocno plastikowa, tu jest metalowa, to jeszcze tutaj jest taka bardziej mała kratka też plastikowa i będzie tak samo z tej strony. Tutaj tylko będzie taki otwór, gdzie będę mogła głaskać królika, wyjmować go i wsadzać, żeby po prostu jakieś ptactwa mu tutaj nie wlatywały.
Tutaj z dwóch paneli zrobiłam też taką ściankę i podłogę, ponieważ tu był element, który mógł go zadrapać. I ze względu na bezpieczeństwo oczywiście. Tu jest siano, jedzenie i picie. Oprócz tego właśnie, tak jak mówiłam, są te kraty. Tu oczywiście, żeby nie wyskoczył, to jest logiczne. Tutaj, żeby ptaki nie wlatywały. I tutaj, żeby się nie przekopał. Już się chyba królik trochę uspokoił. I co, ja teraz idę sobie z królikiem do pokoju i pokażę ci, jak to wszystko wygląda w środku. W moim pokoju jest klatka królika, która ma wymiar 120 cm. 120 na bodajże 55, ale nie jestem tego pewna. W każdym razie klatka 120, teraz właśnie w skrócie. Tutaj półka, zabawki dwie, jedzenie kocyk, kuweta, siano i picie i oczywiście królik. Klatka 120 cm, tutaj jest taki królik dla ozdoby. Staram się trzymać jedną kolorystykę, ale niestety mam niebieską klatkę, więc trochę nie pasuje. Kuwetę, paśnik, kocyk mam szary, butelkę mam biało-niebieską i klatkę mam biało-niebieską. Myślę, że królik jest w miarę szczęśliwy w tej klatce, mam nadzieję, że nawet, że nie w miarę, a bardzo. Jeszcze mam taki tunel, który sama mu zrobiłam i zaraz tutaj pokażę. Taki oto tunel, tutaj ma takie dziurki, że można było go przywiązać do czegoś. Taki tunel zwykły, materiałowy mu zrobiłam. Ale raz mu daję po prostu podest tunel, żeby nie miał czasu się znudzić. I teraz kolejną rzeczą jest taka półka, gdzie mamy rzeczy królika, ale nie wszystkie, tylko część. Trochę musisz, zapasy skończyły, będę musiała jutro iść kupić. Tutaj ma wszelkiego rodzaju jakieś zabawki, tu ma też spumisną w razie, gdyby mu się coś stało, wodopoik dodatkowy. Tutaj jak widać ma siano, tutaj uda mi się wyjąć. Taki z psiakami. I tutaj już kończące się właśnie zapasy, tutaj ma granulat, zioła, burak suszony, tam jeszcze ma jakieś zioła. I jeśli chodzi o ten room tour, to będzie na tyle. Mam nadzieję, że mi coś będziesz mogła doradzić. Chętnie obejrzę sobie i dowiem się, czy wszystko jest ok. No i dziękuję ci, jeśli obejrzałaś ten odcinek. Mam nadzieję, że będę w twoim odcinku i że będę mogła po prostu się czegoś więcej dowiedzieć. No i co? Cześć! Jeszcze raz dziękuję. No, przyznam szczerze, że dawno nie miałam tak dobrze, znaczy dawno nie widziałam tak dobrze zabezpieczonego wybiegu zewnętrznego. Po prostu zaimponowałaś mi tym, że ten spód jest też zabezpieczony kratką, bo króliki mają tendencję do kopania i często mogą się w taki sposób wydostać z kojca, więc bardzo fajnie, że o tym pomyślałaś. W ogóle jestem zszokowana, że tak młoda osoba jest tak zdeterminowana, że pół dnia siedzi, buduje kojec dla królika. Serio, szacun. Na pewno ma u ciebie rewelacyjnie. Nawet to już widać na filmiku, ale tak mówię, poza kadrem, poza jakby za kulisami, to też na pewno dobrze o niego dbasz. Bardzo fajny wybieg, duży, na pewno jak masz tam swój ogródek, to no, świetnie może tam spędzać czas. Czasem właśnie jak masz ten dach i jest słoneczko, to można mu tam sprawić dzięki temu położyć kocyk, czy jakąś taką coś, co da mu cień, więc fajnie to przemyślałaś, naprawdę bardzo mi się podoba ten jego wybieg. Jeżeli chodzi o warunki w domu, no to tak naprawdę wszystko było dobrze, fajnie, ma taką kurczę, co on ma? Deseczkę do wskakiwania, nie półeczkę, chciałam powiedzieć pudełeczkę, chodziło mi o półeczkę oczywiście. Króliki, przynajmniej moje, ale też widzę po innych króliczkach, że bardzo lubią wskakiwać na różnego rodzaju takie podwyższenia, więc tutaj ma dodatkową taką właśnie powierzchnię, na której może być swoim królem, siedzieć wysoko i myśleć, że jest naprawdę nie wiadomo kim. W klatce wszystko w porządku, tam nie widziałam do końca, co masz w miseczce,
Tak naprawdę zastanawiałam się, czy to są jakieś jakaś mieszanka ziołowa, czy karma taka kolorowa. Ciężko mi było popatrzeć, bo też nie pokazywałaś, ale jeżeli to była taka kolorowa karma, mieszanka, to wiesz co, lepiej to zmienić na granulat, bo to zapobiega selektywnemu jedzeniu, a tutaj królik sobie wybiera to, co chce i tak naprawdę później nie ma tego bilansu dobrego i też często w tych mieszankach są po prostu no nie za dobre produkty, jeżeli chodzi o potrzeby królika, więc wstawię tutaj pod filmikiem zakładkę, znaczy link do granulatu, znaczy do wpisu o granulacie oraz o prawidłowym żywieniu, jak tam mogłabyś sobie doczytać. I jeszcze co mogę Ci doradzić, tak poza tym wszystko ok i bardzo mi się podobało, ale co mogę doradzić, to żebyś trzymała otwarte sianko, ponieważ sianko musi oddychać. Co jakiś czas fajnie jest je właśnie tak przemieszać, żeby wiesz, to świeżość tam poruszyć i w ogóle, bo sianko ma to do siebie, że zamykane może się parzyć i niestety no nie będzie zbyt dobre dla zwierzaka. Dlatego właśnie najlepiej, żeby sianko było z dostępem do powietrza i co jakiś czas przemieszane. Zwłaszcza właśnie, że jest w takim plastikowym pudełku, no to warto je tam przegrzewać. Ja też kiedyś tak trzymałam sianko, ale się dowiedziałam właśnie, że powinno stać najlepiej właśnie w jakimś otwartym papierowym worku czy czymś takim. No i tak naprawdę to tyle, więc za dużo uwag nie mam. Mam nadzieję, że z tych, które Ci doradziłam, skorzystasz. No i tak naprawdę to pozostaje mi życzyć powodzenia w opiece nad królikiem i dalszego rozwoju, bo widać, że chcesz działać dla tego zwierzaka i że bardzo Cię to kręci. Dzięki wielkie za wysłanie filmu i pozdrawiam. Także kochani, widzieliście wszystkie roomtury, jestem zachwycona tym, co mi przysyłają widzowie. No nie każdemu się udało mi wysłać z takim sukcesem, no bo niektórzy wysłali puste linki, w sensie, że filmik był niedostępny, niektórzy puste wiadomości, niektórzy treść wiadomości wpisywali w tytuł, a nie w treść wiadomości, potem musiałam tak przewijać, mówię, kurde, o co chodzi? Ale no dobra, nieważne. Mam nadzieję, że jednak te osoby, które próbowały, się nie udało, spróbują ponownie. I uda nam się jakoś to zgrać, bo no, ciągle zbieram te filmy. Na razie mam materiału do końca maja na ten moment, tak no, jak liczę na szybko. Zobaczymy może na więcej. Ale chciałam Wam właśnie powiedzieć, że dalej możecie przysyłać różne zwierzaki. No, powtarzam to praktycznie w każdym filmie, ale wciąż mam o to zapytania, więc to znaczy po prostu, że mnie nie słuchacie, więc będę to powtarzać po prostu do skutku. W tym odcinku było 5 roomtourów, dlatego że chcę, żebyście też trochę szybciej mogli pooglądać swoje filmiki, więc po prostu będziemy robić po 5 filmików od widzów, żeby to w miarę płynnie szło. I pamiętajcie o tym, żeby wysyłać zgodnie z wytycznymi, które daję pod każdym filmem z roomtourem i na moją skrzynkę mailową. To dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Pa, pa!